Od małego jesteśmy uczeni, że słodki smak kojarzy nam się z czymś dobrym, miłym. Dlatego tak często sięgamy po słodkie napoje czy jakieś słodkie przekąski. Ale cukier w nadmiarze bardzo szkodzi naszemu organizmowi i jest praktycznie trucizną. Dlatego w tym nagraniu powiem Ci, co stanie się po 14 dniach od odstawienia cukru. Brak ochoty na słodkie. Gdy zjadasz żywność napakowaną cukrem, to wzrasta poziom cukru we krwi. A później, gdy masz ten wysoki poziom cukru we krwi, organizm wydziela pewne hormony, które zbijają po prostu tą glukozę we krwi do niskich poziomów i następuje hipoglikemia. W czasie właśnie tej hipoglikemii chce nam się zjeść jeszcze więcej właśnie takich słodkich przekąsek, ponieważ mamy niski poziom cukru we krwi i wpadamy w taką szkodliwą pętlę. Dlatego jeśli wyeliminujesz cukier ze swojego żywienia, to na pewno skończy się właśnie takie uczucie tego, że chcesz podjadać jakieś słodkie przekąski czy słodką żywność. Koniec z przewlekłym podjadaniem. Spożywanie dużej ilości cukru jest dla Twojego organizmu toksyczne. Gdy masz wysoki poziom cukru we krwi, to organizm broni się w taki sposób, że następuje insulinooporność. Czyli po prostu Twoje tkanki nie chcą więcej glukozy niż to jest potrzebne, a tą glukozę transportuje właśnie insulina. Gdy masz insulinooporność, to Twój organizm jest mniej odżywiony, mniej dostarczasz wartości odżywczych, witamin i minerałów. Dlatego zauważysz, że gdy wyeliminujesz cukier, to jesteś dużo bardziej odżywiony, ponieważ Twoje tkanki, komórki są lepiej odżywione przez te właśnie wartości odżywcze, minerały i również witaminy. Więcej energii. Wyrzucenie cukru z żywienia sprawi to, że usprawni się Twój poziom cukru we krwi. Będzie on równomierny. A to sprawi, że nie będziesz miał właśnie tych wahań. A one sprawiają to, że człowiek jest po prostu później zmęczony po zjadaniu właśnie dużych ilości cukru. Więc jeśli pijesz duże ilości kawy, a nic to nie daje, nadal jesteś zmęczony, to po prostu wyeliminuj cukier. Zobaczysz, jakie będą efekty. Naprawdę, to Cię zaskoczy. Utrata zbędnych kilogramów. Za sprawą eliminacji cukru ze swojego żywienia tracisz również wodę podskórną oraz spalasz tkankę tłuszczową. Osoby, które w pierwszym tygodniu wyeliminowały cukier, straciły wiele wody podskórnej oraz tkanki tłuszczowej. Ta masa sięga nawet około 6 kg. Po drugie, trzymanie tak wielkich ilości wody podskórnej jest niezdrowe dla Twojego organizmu. Po eliminacji cukru zauważysz, że Twoje jelita się usprawniły, skurczył się żołądek, a Twój obwód pasa się o wiele, wiele zmniejszył. Lepszy nastrój i funkcje poznawcze. Będziesz miał o wiele lepsze samopoczucie i to bez wahań nastroju. Zauważysz, że mniej się denerwujesz i stresujesz. Dodatkowo inne osoby będą chętniej z Tobą przebywały, ponieważ będziesz bardziej opanowaną osobą. Koncentracja oraz skupienie ulegną poprawie. To przełoży się na Twoją pracę oraz Twój samorozwój. Piękna cera. Jeśli masz trądzik, to eliminacja cukru może pozwolić Ci pozbyć się właśnie tego trądziku. Gdy spożywasz cukier, rośnie poziom insuliny i hormonów androgennych. To z kolei powoduje to, że występuje u Ciebie trądzik. I to tyczy się głównie kobiet. Jeśli chodzi o facetów, to wysoki poziom insuliny sprawia, że obniża się poziom testosteronu. To z kolei może prowadzić do różnych męskich problemów. Zmniejszone stany zapalne. Eliminacja cukru powoduje zmniejszenie stanów zapalnych w Twoich tętnicach oraz obniżenie poziomu trójglicerydów. To z kolei powoduje ograniczenie powstawania zakrzepów oraz blaszek miażdżycowych. I to może spowodować obniżenie właśnie ryzyka zawałów, udarów czy innych chorób związanych z układem krwionośnym. Odtłuszczenie wątroby. Jeśli masz otyłość brzuszną lub tak zwany mięsień piwny, to najprawdopodobniej również masz stłuszczenie wątroby. Jeśli wyeliminujesz cukier, to Twój organizm zacznie wykorzystywać właśnie ten tłuszcz na tej Twojej wątrobie i on po prostu odchudzi. Ale jeśli nawet nie masz tego stłuszczenia wątroby, to eliminacja właśnie cukru może obniżyć ryzyko właśnie tego stłuszczenia wątroby. Przez pierwsze 3 dni możesz źle czuć się po odstawieniu cukru. Może być to przewlekłe zmęczenie lub ból głowy. Jest tak, ponieważ Twój organizm przestawia się na inne zasoby energetyczne. Dlatego warto w tym momencie odpowiednio suplementować się oraz nawadniać się. Ale już po tych 3 dniach zauważysz te efekty, które wcześniej wymieniłem. Twój organizm zacznie lepiej działać, a Twoje zdrowie bardzo się polepszy. Daj mi znać w komentarzu, co myślisz o eliminacji właśnie cukru ze swojego żywienia i czy Ty też chciałbyś się podjąć takiego wyzwania. Chciałbym poznać właśnie Twoją opinię i zdanie na ten temat. Jeśli podobał Ci się materiał, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i dania łapki w górę.
da mi to niezłego kopa do działania i do tworzenia nowych materiałów. Serdecznie pozdrawiam, Mateusz Muński.